z pewnością używać. WLAN czy sieci bezprzewodowe to tylko narzędzie. Oczywiście z perspektywy bezpieczeństwa ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co chcemy chronić i przed kim chcemy chronić, żebyśmy mieli ludzi, którzy potrafią to zrobić, zdefiniowane procesy, polityki, ale również narzędzia. I teraz dyskusja, czy postawienie pytania, czy używać sieci bezprzewodowych, bo one są bezpieczne lub niebezpieczne, jest no, zgoła oderwane od większego obrazka. Można dać prostą analogię chociażby do dowolnego narzędzia typu młotek i zastanowić się, czy on jest dobry czy zły, czy jak go skwalifikować. No, generalnie jest to narzędzie, które można wykorzystać na wiele sposobów i trochę od naszych intencji zależy, w jaki sposób się z niego korzysta. Więc odnosząc się w ten sam sposób do technologii bezprzewodowych, po pierwsze świadomość. Świadomość tego, że te technologie istnieją niezależnie od tego, czy my je uruchomimy w oddziale, czy też nie. One mogą zostać uruchomione przed dowolnego człowieka z zewnątrz, który być może będzie udawał ogólnie dostępną sieć bezprzewodową naszej instytucji, podszywając się pod nas, albo może być uruchomiona przez dowolnego pracownika wewnątrz naszej instytucji, który jakby zachęcony mobilnością i łatwością korzystania z tych technologii, zrobi to w sposób niekontrolowany lub też nielegalny wręcz w naszej instytucji, a my nawet nie mamy szansy się o tym dowiedzieć, jeżeli nie mamy odpowiednich narzędzi. Więc z tej perspektywy używać świadomie i używać po to, żeby mieć chociażby świadomość tego, co dzieje się w naszym otoczeniu radiowym, czy takiej sieci bezprzewodowej. Zdecydowanie jest narzędziem do monitorowania, może być wykorzystany jako takie narzędzie do wykrywania, a wręcz przeciwdziałania czy zagłuszania takich niepożądanych hotspotów czy niepożądanych sieci bezprzewodowych, które mogłyby się tam pojawić. Więc to jest tak jakby trochę traktowane przez nas jako swego rodzaju efekt uboczny, ale efekt uboczny, z którego możemy bardzo śmiało skorzystać po to chociażby, żeby obniżyć ten nasz niepokój związany z tym, że te sieci bezprzewodowe to są zagrożeniem. Przynajmniej miejmy narzędzia, żeby wiedzieć, co się dzieje. A tak naprawdę sieć bezprzewodowa może nieść za sobą całkiem dużo tych korzyści, zarówno dla instytucji wewnętrznie, poprzez mobilność pracowników, poprzez szereg zastosowań lokalizacji dokumentów, śledzenia tych dokumentów, śledzenia przepływu ludności, ale też do obsługi klienta zewnętrznego, czy chociażby po to, żeby budować wizerunek nowoczesnej organizacji otwartej na nowe technologie, na ludzi, czy też z bardziej praktycznych zastosowań, gdzie te technologie można wykorzystać do usprawnienia naszych procesów obsługi chociażby takiego klienta w placówce, w oddziale, który być może zacznie pracować, czekając w kolejce, zacznie pracować na sieci bezprzewodowej, a skończy to w okienku z panią, która zakończy ten proces obsługi, czyli tak zwana multikanałowa obsługa klienta. Czyli nie bójmy się technologii, tylko bójmy się własnej niewiedzy. Bójmy się przede wszystkim niewiedzy. Niewiedza jest chyba najgroźniejsza. Technologia jest tylko narzędziem i czymś, co możemy wykorzystać ku naszemu dobru, a niekoniecznie powinniśmy się jej bać.